Włączymy sobie taki dreszczyk emocji. Jeszcze nas nie ma na wizji, ale ciekawe, czy nas będzie słychać. Tak, ja się odmutowałem już. Ja też. A ciekawy jestem, czy nasza społeczność, mamy już teraz 116 osób oglądających. Słychać jeszcze nam została minutka. Słychać nas w streamie, Jacku? Słychać, widzę. Widać, ale... Widzę, że nas słychać. Ale ciekawy jestem, czy nas słychać w tym momencie. To zaraz, kochani, napiszcie w komentarzach, czy nas widać w tym momencie. Dostałem tu kilka wiadomości, widać, bo nic nie mówimy dobrze i tak dalej. A, ksiądz, nawet do tego czatu ma ksiądz dostęp, ale ekstra. Będę pisał pytania, no. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Ja nie mogę, jakbym sobie zapomniał nazwiska jakieś albo imiona, to tam... To poprawimy spokojnie, ja też pana nie znam. Nie. Dobrze, będzie coś czuję, że będzie wesoło. Dobrze. Mam wiadomość, że słychać nas na Facebooku cały czas. No i świetnie. No i skoro nas słychać, to w takim razie wchodzimy na wizję. Kochani, witajcie. Możemy teraz pomachać, bo dotąd nas było tylko słychać. Kochani, witajcie na pierwszym spotkaniu autorskim online. Takie czasy w zarazie. Myśleliśmy, że uda nam się spotkać razem, ale może to i dobrze, bo każdy może pokazać swoją bibliotekę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witajcie serdecznie, kochani. Przedstawiam wam naszego autora, księdza Wojciecha Węgrzyniaka, który jest autorem Bogatego Katolika w RTCK, ale jeśli możecie, to, jeśli mogę, to jeszcze powiem, że człowiek pełen pasji, góral, kapłan, biblista, doktor nauk biblijnych i archeologii, obroniony w Jerozolimie. Księże, czy niczego nie pomyliłem? No prawie się wszystko zgadza. Jeszcze habilitację możemy dodać, już będzie wszystko w komplecie. Oceniając po wielkości biblioteki z tyłu, i tak wypadam blado, witam serdecznie również Jacka Kowalskiego z RTCK, który będzie gospodarzem tego spotkania z naszego biura prasowego. Witaj, Jacku. Bardzo mi miło, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kochani, jeśli mogę wam powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało, otóż chcemy was zaprosić na rozmowę z księdzem Wojciechem. Myślę, że nie potrwa ona dłużej niż 60 minut, żeby naszego autora nie nadwyrężać czasowo. W pierwszej części postaramy się moderować tą rozmowę i przepytać księdza na kilka okoliczności, a w międzyczasie oczywiście zadawajcie pytania, komentujcie, bierzcie udział w tym spotkaniu jak najbardziej aktywnie. Kasia, której nie widać, może i zrobimy później żarcik i pokażemy ją na chwilę. Kasia będzie się zajmować wami w komentarzach i to ona pomoże wam dotrzeć na naszą listę pytań, a tymczasem oddaję głos Jackowi i księdzu Wojciechowi. Cieszę się, że jesteście i ja na chwilę, albo nie, może nie znikam. Jacku, rozpoczynamy to. Zostań z nami, będziesz uzupełniał moje pytania. Myślę, że będziesz dla mnie ogromnym wsparciem. Pierwsze pytanie, jakie mam dla księdza, to no, spotykamy się w dość specyficznym czasie. Spotykamy się w czasie pandemii i w ogóle, czy to jest dobry moment na to, żeby mówić o pieniądzach? No, mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony, jak się zorientowaliśmy, że już książka teraz wychodzi, to było takie poczucie, no nie teraz. Wszyscy teraz myślimy o tym, żeby być zdrowi, myślimy o tym, żeby jednak no, dbać o nasze bezpieczeństwo. Też jest wiele problemów, można powiedzieć, różnego rodzaju życiowych, więc to nie jest dobry czas, żeby pogadać o pieniądzach. A z drugiej strony, tak sobie myślę, no czemu nie teraz? Nie, przecież tak naprawdę pandemia czy epidemia bardzo związane jest z pieniędzmi. Niektórzy może stracą pracę, niektórzy zarobią więcej, niektórzy się będą martwić jak z kredytami, więc może to też jest taki dobry czas, żeby oprócz zdrowia, oprócz życia, poukładać sobie pewne sprawy związane również z pieniędzmi, nie? Bo wiemy doskonale, że no bez pieniędzy też no nie da się wygrać wyścigu z chorobą, ani nie da się pomóc chorym. Na pewno jest to dla nas ciężki czas, dotknęło nas to już i w marcu, mówię tutaj o tym kryzysie gospodarczym.
wiele ludzi obawia się tego kryzysu, który być może nadejdzie jeszcze, natomiast my jesteśmy pełni nadziei i o tej nadziei też ksiądz pisze w swojej książce. Myślę, że ta książka też może być wielką pomocą na ten trudny czas właśnie, bo dużo w tej książce o rozwoju, o tym, że nawet jeśli doświadczamy tych trudności, jeśli one przychodzą, to jak mówi Pismo Święte, Pan Bóg nie doświadcza nas ponad to, co jesteśmy w stanie znieść i takie doświadczenia też mogą być okazją właśnie do wzrostu. No to wynika w ogóle z takiej całej koncepcji człowieka, kim jest człowiek. Nie? Człowiek zostaje stworzony chyba jako jedno z nielicznych zwierząt na tym świecie, jako istota stworzona do rozwoju. To pierwsze zdanie Biblii, bardzo mocne, peru urewu, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czy tłumacząc dosłownie, przynoście owoc i sprawiajcie, żeby ten owoc był coraz bardziej liczny, to jest wezwanie naprawdę do tego, żeby człowiek jednak się rozwijał. Nie? I widzimy potem choćby w Ewangelii przypowieść o talentach, kiedy Jezus rozdaje talenty jednemu pięć, czy gospodarz rozdaje talenty jednemu pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. To nie jest tak, że dostałeś pięć, to rozdaj wszystko, ale spróbuj to pomnażać i dostają nagrodę, można powiedzieć, w zależności od tego, ile pomnożyli. Więc jest jakieś takie wezwanie Chrystusa do tego, żeby Chrystusa, Boga, stwarzającego człowieka, wezwanie do tego, żebyśmy szli w stronę rozwoju i to też widać nawet na płaszczyźnie takiej technologicznej. No, no ludzkość się rozwinęła niesamowicie, no jeszcze 20 lat temu, 100 lat temu naprawdę całkiem inaczej wyglądała ludzkość i nie wiem, nie znam tak świata zwierząt, ale wydaje mi się, że żadne zwierzę tak się nie rozwinęło cywilizacyjnie, kulturowo, jak człowiek, więc jest coś wpisane w naszych genach, że jesteśmy powołani do rozwoju. I ten rozwój, tak jak zresztą no, Jacek wspomniał słusznie, no, on może przechodzić takie momenty trudne. Trudne, tak jak to ziarnko, które wpada w glebę i jak nie obumrze, to nie przyniesie owocu obfitego. Tak może się okazać, że czasami trzeba zrobić krok w tył, czasami musi się rozlecieć firma, czasami człowiek musi stracić pracę, czasami człowiek musi przeżyć jakiś kryzys, żeby potem wyjść na prostą czy zacząć nowe życie, więc to jest jakoś też wpisane w tą logikę rozwoju. No właśnie, ksiądz pisze, że w naturze człowieka leży ten rozwój. W ostatnim czasie czytam dużo lektur dotyczących rozwoju osobistego, różnego tego typu książek, gdzie mowa jest o tym, że trzeba się ciągle motywować i tej motywacji jakby nam brakuje. Wydaje się, że no skoro jesteśmy powołani do rozwoju, dlaczego tak ciężko nam się jednak rozwijać? Dlaczego tak ciężko nam się motywować? No jest jakaś taka walka, można powiedzieć. To jest bardzo ciekawa w ogóle koncepcja człowieka, kim my jesteśmy. Że z jednej strony mamy takie poczucie, że ciągnie nas do tego, żeby był rozwój. Nawet lenistwo pcha nas do tego, żeby się coś rozwijało. Nie? Więc myślimy, kombinujemy, robimy wszystko, żeby więcej zarabiać, żeby mniej pracować, żeby jakoś sobie to poukładać, ale z drugiej strony no, ciągnie nas gdzieś jakaś taka ludzka natura, która mówi nieraz nie chce mi się po prostu, albo są jakieś porażki, które nas po prostu dołują, czy ludzie i to napięcie między tymi przegranymi, a napięcie między tym pragnieniem sukcesu nawet w sporcie, czy po prostu w poezji, czy w piosence, czy w czymkolwiek, jest jakimś takim napięciem, które jest w nas i wydaje mi się, że dobry człowiek to jest taki człowiek, który zmierza do rozwoju, który chce się rozwijać. To pamiętacie ten fragment z Ewangelii, bardzo zaskakujący, kiedy pyta Piotr Jezusa, co z tego będzie, żeśmy za tobą poszli. Nie? Jezus taki, nasz dzisiejszy Pan Jezus może by odpowiedział, że Piotrze, nie możesz zadawać takiego pytania, bo to jest bardzo interesowne. Dla mnie się chodzi bezinteresownie, a jednak Jezus mówi do Piotra, Piotrze, 100 razy tyle otrzymacie, ci, którzy opuściliście domy, pola, dzieci, 100 razy tyle otrzymasz teraz z domów, pól dzieci, a w życiu wiecznym jeszcze odziedziczysz nagrodę wieczną. I można by powiedzieć, Piotr mówi, czy się opłaca, Panie Jezus, za Tobą pójść, a Jezus powie, no pewnie, że się opłaca. 100 razy to jest naprawdę dobry zysk. I tu jest jakby troszeczkę brakuje nam takiego myślenia, dlaczego my jesteśmy chrześcijanami, dlaczego jesteśmy wierzącymi, bo to jest najlepsza inwestycja. Dlaczego ja jestem księdzem? Bo mi się to najbardziej opłaca. Nie? Tylko od razu się ludzie uśmiechną i powiedzą, o, ksiądz myśli tylko o pieniądzach. Nie, to nie chodzi o kwestię tylko pieniężną, bo rozwijać się można w różnych sprawach czy w różnych kierunkach, ale chodzi o to, że jednak człowiek jak jest powołany do rozwoju i rozwija się, to naprawdę spełnia się też wtedy jako człowiek, ma takie poczucie spełnienia. Nie widzieliście nieraz takich starszych dziadków, babcie, rodziców, którzy są spełnieni rodzinnie, zawodowo, którzy nawet spokojnie odchodzą z tego świata, bo mówią, no zrobiłem kawał dobrej roboty.
Mhm. No właśnie, tylko Jacku, mogę ci się troszkę wtrącić, tylko fajnie ksiądz o tym powiedział, że opłaca się, tylko czy my na co dzień wierzymy w to rzeczywiście, no nie? Bo często mentalność nasza w głowie jest taka, że no oczywiście Pan Bóg Panem Bogiem, czyli oddaj Panu Bogu to, co Panu boskie, to co boskie, a samemu jednak spinamy się i chyba nie do końca dowierzamy w to, że On rzeczywiście o nas się może zatroszczyć i no i zadbać o nasz byt, no nie? Bo to jednak pozostaje w nas cały czas taki lęk o teraźniejszość, o codzienność. No bo nie zadba, w tym znaczeniu nie zadba, że Pan Bóg stworzył Eden, postawił Adama w raju z Ewą, no i co im powiedział? Szczęść Boże? Na pewno nie powiedział, ale szczęść Boże, jak sobie uzbieracie owoce, to się najecie. A jak nie uzbieracie, to umrzecie, nie? I po prostu nie było czegoś takiego, że jak wam będzie brakowało jedzenia, to po prostu ześlę wam mannę. Owszem, manna była jakimś takim epizodem jednorazowym w historii zbawienia Izraela, czy tak samo rozmnożenie chleba, ale powiedzmy sobie szczerze, wiele dzieci dzisiaj, tysięcy też umiera na świecie i Pan Bóg jakoś nie otwiera nieba i nie zsyła im manny. Także ta brutalna rzeczywistość generalnie jest taka, że masz ręce, masz nogi, masz ziemię, masz głowę i teraz... No biegaj za tą zwierzyną, czy uprawiaj to pole, nie? I teraz my widzimy, że człowiek do tego doszedł, że tak, rzeczywiście można upolować zwierzynę, można uhodować coś w domu, można zasadzić, można mieć lepsze jeszcze owoce i człowiek sam sobie odkrywa, że po prostu jest niesamowitą rzeczą jakby gospodarka tymi dobrami, które nam Pan Bóg dał, jak to mówi Księga Rodzaju, posadził nas w ogrodzie, żebyśmy go doglądali. Więc w tym sensie Bóg nas nie opuści, że mam taką gwarancję jako człowiek, że Bóg jest po mojej stronie, że Bóg jest moim ojcem, że On mi pomaga, ale On za mnie zabawek nie będzie po prostu stwarzał. Jakby zostawiam je z tymi zabawkami w pokoju i mówi: dziecko, baw się, nie? Dziecko, zrób z tego jakiś zamek, nie? Dziecko, zrób z tego z jakąś kolejkę. No, to jest po prostu twoja już część. No, Bóg nie zrobi za nas tego, co do nas należy. No tak. Pytanie, mówi ksiądz właśnie o zysku. Ja nie ukrywam, że pośród tych wielu myśli cennych, które odkrywam w tej książce, najważniejsza jest ta, co mnie uderzyło, to właśnie to, gdy ksiądz mówi o tym, że my powinniśmy mieć w sobie taką mentalność zysku i w zasadzie, że ta mentalność już w nas jest. Jakby to ksiądz wyjaśnił, jakby ksiądz wytłumaczył tą mentalność zysku, że w zasadzie wszystko, co robimy, to robimy po to, żeby mieć zysk tak naprawdę. Znaczy, to nie chodzi o perfekcjonizm, nie chodzi o takie normalne podejście, że jeżeli jestem rolnikiem i mam ziarno, to na czym mi zależy? Czy na tym, żeby minimalnie był 30-procentowy po prostu wzrost? Nie. Mówię, chciałbym maksymalnie osiągnąć, nie? Na przykład jestem sportowcem, to zysk na czym polega? No chodzi mi o to, żeby po prostu wygrać z Usainem Boltem. Czy to jest grzech? Nie. Po prostu to jest świetna konkurencja, która mnie rozwija, nie? Jestem skoczkiem, chcę pobić Małysza czy Stocha, no zysk polega na tym, że wyciskam maksymalnie to, co mogę z moich umiejętności, z okoliczności i potem cieszę się tym owocem. To, że się potem tym zyskiem mogę podzielić, to jest inna rzecz, że trzeba, żebym się dzielił, to jest inna rzecz. Natomiast zapominamy o to, że to jest normalna konkurencja albo normalny w nas takie pragnienie pomnażania. No przecież jeżeli sportowcy mogą ze sobą konkurować, jeśli muzycy mogą konkurować, jeżeli po prostu naukowcy mogą konkurować, pisać coraz więcej artykułów, to dlaczego ludzie nie mogą starać się o to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby jednak inwestować w takie źródła, które mi przynoszą więcej zysku. I to Ewangelia, świetna jest ta scena z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus opowiada nie tyle o talentach, co minach. Mina to też była taka jednostka monetarna, powiedzmy koło 100 drachm, takich 100 dniówek czy miesięczna praca. I w tej przypowieści jest troszeczkę inny podział, to znaczy gospodarz dał, właściciel dał każdemu po jednej minie. No jeden z jednej zrobił 5, drugi z jednej zrobił 10, a trzeci ją zakopał. I zaskakujące jest to, że na końcu tej przypowieści właściciel bierze tą jedną od tego, który nic nie wykorzystał i daje temu, co miał 10. No i pytają, dlaczego dajesz temu, co ma 10, przecież on ma już 10, nie? My byśmy też po ludzku powiedzieli, lepiej dać temu, co ma 5, no bo to będzie miał 6, będą mniejsze nierówności społeczne. Nie, właściciel myśli bardzo roztropnie. Jeżeli ten facet potrafi z jednej miny zrobić 10,
to ja wolę dać temu, co zrobi 1000%, niż temu, co zrobi tylko 500%. Każdy z nas, mając do wyboru dwa banki, jeśli bym w jednym dostał 10% zysku na lokatach, a w drugim tylko 5, to nikt nie powie, że chrześcijanin powinien dać tam, gdzie jest 5%, bo nie wypada, że byłoby 10. Nie, to byłoby uważane za w ogóle marnotrawienie pieniędzy, za jakby niegospodarność. Więc myślenie zyskowe jest, można powiedzieć, normalne. No, to tu nie chodzi o to, że ja muszę ukraść albo ja muszę innego zniszczyć. Nie. Jeżeli mogę, jeżeli widzę, że moja praca, załóżmy na tej roli, przynosi większe dochody, to dlaczego mam, co mam specjalnie spalić to zboże? Mam specjalnie udawać, żeby tych dochodów nie było? Nie, to jest przepiękna, bym w pewnym sensie powiedział, konkurencja graczy, czy taki sposób życia, że chcę po prostu pomnażać, chcę, żeby tego było jak najwięcej. Kochani, przypominamy Wam o tym, że jeśli macie pytania do naszego autora, to cały czas możecie je zadawać w naszych komentarzach i w drugiej części poprosimy księdza Wojciecha o odpowiedź na te pytania. Jacku, oddaję głos z powrotem. Dzięki. Wracając do tego zysku jeszcze, o którym się wspominał, chodzi mi o ten fragment z Pisma Świętego, który mówi o tym, że ziarno musi wpaść w ziemię najpierw, żeby potem przyniosło plon obfity. I tutaj pamiętam te sceny, o których ksiądz mówi w książce, że wielokrotnie pewne rzeczy się dzieją po to właśnie, żeby przynieść zysk większy. Chociażby śmierć Jezusa, która jest, wydawałoby się na początku, wielką tragedią. Wiemy o tym, my już dzisiaj jesteśmy o tyle mądrzejsi od apostołów, że ona przyniosła to największy plon z możliwych, prawda? Więc w tym sensie myślę o tym zysku, o którym wspomniałem, o tej mentalności, że wszystko, nawet strata, którą możemy ponosić, jest właśnie po to, żeby przyniosła w pewnym czasie zysk jeszcze większy. Bo problem może być też taki, że ludzie, mówiąc zysk albo strata, myślą tylko na płaszczyźnie materialnej, nie? A tu generalnie chodzi o jakby całokształt życia, więc może być tak, że ja stracę, nawet materialnie stracę, nie? Do tego stopnia, że upadnie mi firma, czy po prostu zachoruję, czy stanie się jakieś nieszczęście i ja widzę, że to jest strata, tak po ludzku sądząc, ale w tej optyce Ewangelii i w tym przekonaniu, że Bóg jest moim Ojcem i On tak naprawdę też jest przy mnie i jeżeli się Go trzymam, to nie pozwoli mi zatonąć, to tak naprawdę szukam dróg wyjścia z tego, nie tylko żeby się odbić od dna w znaczeniu, żeby zyskać materialnie, ale być może, żeby zyskać większą wartość inną, niematerialną. Może tak być, że zyskam tą wartość materialną, może być tak, że musiała się rozlecieć firma, dlatego, że ja byłem zniewolony pieniędzmi, że ja byłem zniewolony robotą, że ja po prostu nie szanowałem pracowników, że ja nie szanowałem prawa, że kradłem, że po prostu byłem nieuczciwy. No i wtedy dobrze, że się to rozleciało, bo narobiłbym krzywdę ludziom. Natomiast teraz już na zgliszczach mojej porażki mogę budować nowe przedsiębiorstwo, nową firmę czy nowy sposób życia, żebym był bardziej wolny, czy patrzył na te sprawy, na które wcześniej nie patrzyłem. W tym sensie, nie? A może być też tak w życiu, że człowiek po prostu no, przegra na jakimś etapie, ale potem się okaże, że zyska jakby całkiem inny sposób, nie? Całkiem inny sposób. To co mówię, może nie o pieniądzach, ale o tym, że nie poszedłem na studniówkę, bo jakoś my się nie dogadali z koleżanką, no i z którą jakoś tam byłem związany emocjonalnie, no ale dzięki temu, że się to tak wszystko poukładało, dzisiaj jestem księdzem, nie? Więc to, co wtedy się mogło wydawać stratą, jakby jakimś nieporozumieniem czy nieadekwatnością, potem po pewnym czasie człowiek widzi, że to jest zysk, to znaczy, że ten moment trudu był po to, żeby wyjść na prostą, czy wejść w całkiem inny świat myślenia. Książka nosi tytuł Bogaty katolik. Chciałbym księdza zapytać, kto to jest ten bogaty katolik? Jakby go ksiądz zdefiniował, jakby go ksiądz określił? Czy to bogaty katolik to jest przede wszystkim człowiek, który wie, że bogactwo nie jest grzechem, nie? Że bogactwo nie jest złem. Mamy takie zdanie chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa, Pan Bóg udziela ci siły do zdobycia bogactwa. Mamy też po prostu zdanie z Księgi Ageusza, gdzie Pan Bóg mówi, do mnie należy złoto, do mnie srebro. Że bogaty katolik to jest taki człowiek, który wie, że Bóg dał mu w jego posiadanie, dał mu pewnego rodzaju dobra materialne, czy pieniądze, czy talenty. No może to być bogactwo intelektualne, może być bogactwo naukowe, może być bogactwo relacji, bogactwo super pomysłów jakichś społecznych, może też być bogactwo po prostu finansowe. I teraz ja mam te dobra, można powiedzieć,
dostałem od Pana Boga, czy i chcę te dobra pomnażać, chcę, żeby było ich po prostu więcej, nie chcę, chcę się rozwijać, nie, mam wspólnotę, która ma 20 osób, chciałbym, żeby miała więcej, żeby miała 40, czy ma 20, to rozwijam się w głąb, żeby po prostu byli bardziej, lepiej uformowani, że ciągle mi po prostu zależy na tym, że w jakimkolwiek aspekcie pracuję jako katolik, czy żyję jako katolik, to zależy mi nie na takim minimum, że grunt, żeby dzieci wyżywić, nie? A grunt, żeby nie. Zależy mi na tym, żeby być bogatym na różnego rodzaju sektorach, nie? W różnego rodzaju sektorach, i finansowym, i duchowym, i intelektualnym, żeby się po prostu rozwijać. Bogaty katolik to jest człowiek, który wie, że Pan Bóg mu nie zabrania się rozwijać, co więcej, który ma świadomość, że to jest jego powołanie. Niemniej jednak mam wrażenie, że wciąż panuje to przekonanie, z którym ksiądz tak aktywnie walczy, że pieniądz to jest coś złego. Ksiądz mówi cały czas, że nie, pieniądz jest czymś dobrym. I nawet w tej swojej książce zaczyna ksiądz od tego, że na początku, gdy Bóg stwarzał świat, no to dał człowiekowi powołanie do rozmnażania się, do władzy, do panowania nad światem, dał mu też posiadanie, dał mu w posiadanie ziemię, czyli własność. Czyli te trzy rzeczy, które dzisiaj my nazywamy seksem, władzą, pieniędzmi, które stały się jakby synonimami czegoś najgorszego, czegoś, co rządzi światem, ale w tym pejoratywnym znaczeniu. Co takiego się stało, że to, co było najpiękniejsze na początku, dzisiaj dla nas jest takim zagrożeniem? Czy my to traktujemy jak zagrożenie i szukamy tam częściej grzechu, zła, niż właśnie tego dobra, jak stworzył to Pan Bóg? No to jest fenomen, powiem szczerze, fenomen, bo tak naprawdę na ludzką logikę to jest bardzo mądre, że Pan Bóg najpierw powiedział, uczyńmy człowieka, aby rządził, czyli chcemy stworzyć takie stworzenie, uczynić takie stworzenie, które będzie rządziło, władało, no bo trzeba tym światem jakoś rządzić, więc to, że mamy wpisane w genach rządzenie, że chcemy panować, no to jest taka nasza tożsamość ludzka, można powiedzieć. Potem pierwsze zdanie, które Bóg mówi do ludzkości, peru urywu, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, no skoro stworzyłem tą ziemię, cały ten świat, pracowaliśmy kilkanaście miliardów lat, żeby ten świat istniał, to jak wy się nie będziecie rozmnażać, no to po co to ja to robiłem, to przecież to dla moich dzieci, więc wy się rozmnażajcie, bo to jest poważna sprawa, bez tego to nie ma sensu, świat bez ludzi, no nie jest tym samym światem. I tak samo trzecia sprawa, no jesteście po to, żeby doglądać tą ziemię, żeby pracować, żeby się rozwijać. Więc to było pierwsze powołanie i ono jest pierwsze powołanie i wydaje się po ludzku sądząc, że to jest strasznie dziwne, dlaczego my uważamy te rzeczy za złe. Czemu uważamy rzeczy za złe? Albo powiem szczerze, że może to jest taka nasza hipokryzja nasza, może dużo wynika też z naszego nauczania księży, kościoła, bo my tak naprawdę te rzeczy uważamy za dobre. My uważamy seks za bardzo dobry, nawet o nim myślimy, marzymy, podglądamy ludzi, czy sceny, czy po prostu szukamy jakichś znajomości. Tak samo władza, niby mówimy, że chcemy być pokorni, ale tak naprawdę no, jak ktoś nami rządzi nie tak jak chcemy, to od razu po prostu krytykujemy. Tak samo pieniądze, niby my jesteśmy, my tak ubodzy, czy coś takiego, ale jakby nam ktoś za mało zapłacił, albo nas oszukał, to po prostu będzie wojna. Więc w głębi serca wydaje mi się, że my wiemy, że to są rzeczy ważne, tylko bardzo często nauczanie o ubóstwie, nauczanie o czystości jako takim, że ideałem jest jednak, że lepiej być dziewicą niż po prostu małżonką i też rozumiana pokora Jezusa, posłuszeństwo, jakby nacisk na to posłuszeństwo Jezusa, a nie na to, że jest królem królów i panem panów, no spowodowało to, że jakiś taki ideał to jest taki, że no chrześcijanie to tak do łóżka to tak pójdzie tylko, żeby się przespać, ale nie z kimś. Tak po prostu, no, dobra materialne to tylko tyle, żeby po prostu przeżył, no a władza, no to najlepiej, żeby go bili po plecach i żeby nie wtrącał się do polityki, bo to nie jest jego po prostu działka. Nie, to jest kłamstwo. Troszeczkę pewnośmy do tego dołożyli przez wieki, jakby źle rozumiejąc pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że no jest dobry czas, żeby to powoli odkłamywać, bo to nie wytrzyma logiki. Proszę Państwa, no jeżeli pieniądz jest zły, jeżeli bogactwo jest złe, no to naprawdę nie powinniśmy zbierać pieniędzy. Absolutnie. Ja byłbym ostatnim, który by chodził po składce i mówił Bóg zapłać, a potem powiedział, że te pieniądze są złe. No przecież to jest hipokryzja pierwszej klasy. No. Nie powinniśmy w ogóle żadnych ofiar wysyłać na Watykan, do stolicy apostolskiej, nie płacić żadnych podatków, no bo to jest B, pieniądze są złe. Nie? Tak samo nie powinniśmy w ogóle pomagać ubogim, no bo skoro nędza jest ideałem, to znaczy, że ubodzy osiągnęli ideał, no to niech, to myśmy powinni spalić wszystkie pieniądze i powiedzieć, chcemy być jak wy.
No nie, nie o to chodzi. W Ewangelii nie o to chodzi. Chodzi chodzi po prostu o wolność. Masz tym gospodarzyć. Masz używać seksu, masz używać pieniędzy, masz rządzić, natomiast żebyś w tym był wolny, żebyś kochał drugiego, żebyś pomagał drugiemu, żebyś nie niszczył. Więc to jest rzecz szalenie po prostu piękna. No, tak jak jeżdżenie na nartach, czy latanie samolotami, to jest piękna sprawa. Wiadomo, że się można rozlecić. Wiadomo, że można stracić życie, ale to jest coś, co jest naprawdę boskie. No, no właśnie, księże, ale to może chodzi nawet o te podstawowe rozumienia, bo jakby tak zastanowić się, to wielu z nas, gdy widzi kogoś bogatego, kogoś, komu się po prostu powiodło w biznesie czy w życiu, to pierwsza myśl, która przechodzi do głowy, to sobie, tak po sobie mówię, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to mówi, on to do nieba nie wejdzie, bo prędzej to wielbłąd niż bogaty. Może byśmy spróbowali jakoś tutaj odkłamać tą rzeczywistość, no bo na pewno nie o to chodzi. No, odkłamać całkowicie się nie da, w tym sensie, że Jezus jest bardzo konkretny i on wie, zna ludzi, bardzo dobrze zna ludzi. I mówiąc o tym, że trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, czy mówiąc o tym, że nie można służyć Bogu i mamonie, Pan Jezus doskonale wie, że tak naprawdę kasa, mamona, pieniądze, to jest taka rzecz, że która tak wiąże ludzi, tak zniewala, że bardzo ciężko po prostu jest, bardzo ciężko bogatemu wejść. Ale z drugiej strony, no, nigdzie nie jest napisane, że tych pieniędzy nie można mieć. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że alkohol, naprawdę, alkohol bardzo niszczy rodziny. No, no, w Polsce więcej zniszczenia zrobiła wódka i piwo, niż po prostu pieniądz. Natomiast problem jest taki, że no, żaden dokument Kościoła nie mówi o tym, żaden dokument Kościoła nie mówi o tym, że abstynencja jest ideałem. Nie, ideałem jest wolność. Ideałem jest wolność, czyli po prostu ideałem jest to, że ja mam, potrafię się podzielić z innymi, potrafię po prostu to pomnażać, potrafię myśleć w kategoriach perspektywicznych, w sensie nie tylko tu i teraz. Świetne było kiedyś pytanie do papieża Franciszka, czemu nie sprzeda muzeów watykańskich i nie dadzą pieniądze ubogim? Dlaczego po prostu tego nie zrobi? No i papież po prostu odpowiedział w bardzo prosty sposób. No tak, no ale muzea watykańskie są też źródłem finansowania na to, żeby właśnie pomagać ubogim. Jak się pozbędziemy wszystkich źródeł finansowania, to jak będziemy pomagać? Jak wszystkich kapitalistów po prostu wysadzimy w powietrze, czy powiesimy, albo ich okradniemy, to pewno, że pożyjemy sobie jak lordy przez 2-3 miesiące, może rok, a potem będzie taka bida jak za komuny. Komuna się nie sprawdziła, kompletnie się nie sprawdziła. Ja powiem szczerze, nie, może też dlatego, że jestem z Podhala, więc absolutnie jakoś jestem antykomunistyczny, ale absolutnie nie rozumiem ludzi, którzy myślą, że system komunistyczny się sprawdził, no nie? Że taka dystrybucja na siłę porówno, że ona się sprawdzi. No nie sprawdzi się, absolutnie się nie sprawdzi. Będzie jeszcze więcej nędzy. Jacku? Tak, mam takie wrażenie, że czytając książkę, ona mówi o pieniądzach, ale tak naprawdę przez całą książkę przewija się temat człowieka. Widzę, że lubi ksiądz matematyczne porównania i te wyliczenia, ile kosztuje świnia, ile to jest talent, ile to jest mina, więc tego jest dużo. A pytanie w takim razie, ile wart jest człowiek? No to jest mój naprawdę najbardziej ulubiony fragment Ewangelii. Pozwolę sobie go jeszcze raz tu trochę wytłumaczyć, bo to jest serce. Gdybyśmy zapamiętali z tego spotkania tylko tą Ewangelię Marka, 5 rozdział, wersety 1-20, to byłoby bardzo cenne. Tam jest taka sytuacja, że Jezus razem z uczniami przepływa na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, wysiada w okolicach Gerazy czy Gadary, tam są różne manuskrypty, mówią różną nazwę tej miejscowości, i wyskakuje naprzeciwko Jezusa człowiek opętany, i to tak porządnie opętany, że go skuwali łańcuchami, ale łańcuchy rozrywał. W końcu mieszkał na cmentarzu, bo w mieście nie było dla niego miejsca, tłukł się kamieniami po tym cmentarzu. Bardzo niebezpieczny człowiek. Jezus go uzdrawia, ale o tyle w dziwny sposób, że okazuje się, że pozwala, żeby te złe duchy, których było bardzo wiele, on mówi nawet, że cały legion, mam na imię legion, pozwala, żeby te złe duchy z niego wyszły i weszły w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że świnie, jak zostały opętane, to ruszyły pędem po urwistym zboczu w stronę jeziora i wszystkie się potopiły. Pamiętam, że nie lubiłem tej Ewangelii w szkole średniej, w liceum, bo bardzo lubię kiełbasę swojską. U nas w domu się chowało świnie, biło się świnie na jedną na Boże Narodzenie, drugą na Wielkanoc. Jadło się kiełbasę i po prostu sobie myślałem, co za marnotrawienie kiełbas. No 2000 świń, wiecie ile to byłoby kiełbas?
Potem zacząłem przeliczać, ile kosztuje świnia. W Nowym Targu na jarmarku kosztowała 500 zł. To 500 zł razy 2000 to jest ile? To jest 1 000 000 złotych polskich. 1 000 000 złotych polskich. To była taka strata, że pasterze po prostu, jak widzieli, co się stało, to mówią do Jezusa, odejdź z naszych granic. Oni nie rozumieli tego, co mówi Pismo Święte, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Że tak naprawdę my jesteśmy tylko zarządcami, że my tylko gospodarzymy tym, co po prostu Pan Bóg nam dał. Więc chodzi o to, żebyśmy gospodarzyli w taki sposób, żeby pomóc przez te pieniądze drugiemu człowiekowi. Co robi Jezus? Bardzo prostą rzecz. Każdy z nas, gdyby miał kogoś najbardziej ukochanego, gdyby był chory i można było za 1 000 000 złotych wykupić jego zdrowie, to byśmy to zrobili. Gdybyśmy mieli sprzedać wszystko, żeby uzdrowić człowieka, to byśmy to zrobili. I to zrobił Pan Bóg. Pan Bóg posłał swojego Syna, który za nas umarł. Jak mówi święty Piotr w swoim liście, Bóg nas wykupił nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią swojego Syna. Bóg zapłacił szalenie dużo za nas, to znaczy, że albo przepłacił, bo się nie zna na nas, a my jesteśmy brakiem wartości czy zerem, albo tak naprawdę jesteśmy mega wartością. My jesteśmy mega cenni, dlatego Bóg zapłacił za nas bardzo wiele. Jeszcze święty Paweł w liście do Rzymian powie, że Bóg umarł za nas, Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Czyli wtedy, jak jesteś nędzny, jak jesteś grzesznikiem, jak jesteś nic nie wart, jak jesteś bankrutem, to Bóg ci mówi, jesteś wartością. Jesteś wartością w moich oczach. I to jest nasz największy problem, o czym świetnie papież mówi, że nas nie wzrusza człowiek, który leży na ulicy, a wzrusza nas jakiś spadek o parę punktów procentowych. A powinien nas wzruszyć człowiek nawet z punktu widzenia ekonomicznego, bo ten człowiek jest większą wartością po prostu niż te wszystkie pieniądze. Gdzie są te starożytne bazyliki czy kościoły Kapadocji, Szyli, Ziemi Świętej? Po wszystkich zostały gruzy, a ludzie, którzy przed nimi żebrali, dzisiaj się cieszą pewno życiem wiecznym w niebie. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że człowiek jest niesamowitą wartością, dlatego jednym z błędów, jaki my popełniamy nieraz, że my walcząc o pieniądze zapominamy o człowieku. Potrafisz rozwalić rodzinę, potrafisz zapomnieć o żonie, o dzieciach, bo kasa, kasa, kasa. Owszem, masz pomnażać, ale te pieniądze mają być środkiem do tego, żeby pomóc człowiekowi. Środkiem do tego, żeby było lepiej człowiekowi, tak jak z postępem. No. Po to jest postęp, żeby pomóc ludziom. Po tośmy wymyślili samochody, po to wymyślamy komputer, samoloty, żeby pomóc ludziom, a nie po to, żeby ludziom zniszczyć. A czasami niestety jest taki postęp, że wymyślamy broń, żeby człowieka zabić. I czasem niestety jest taki też postęp finansowy, że człowiek po prostu na zarabia tych pieniędzy, ale tak naprawdę zniszczy drugiego człowieka. Człowiek jest wartością. No właśnie. Koniec, bo... za długo. Prawie nie, kazanie. Nie za długo, dla nas za krótko. Proszę księdza, bo wspomniał ksiądz o Watykanie, ale ja swego czasu słyszałem i to chyba nawet kardynał Krajewski sam o tym mówił, że na początku jak został jałmużnikiem, to papież Franciszek mu powiedział, że ma biurko sprzedać, bo mu nie będzie potrzebne. To jest jedna rzecz. A druga, trochę się na plotkach, ale załóżmy, że to z pierwszej ręki. A druga rzecz, że jego zadaniem właśnie będzie rozdać pieniądze ze skarbców watykańskich. No i teraz obserwujemy rzeczywiście, że to, co się dzieje tam i w jaki sposób oni dzielą się sercem z biednymi, to dla nas, no, powiedzmy, jest wzórnie dościgniony. Jakby ksiądz mógł odnieść się do tego, do kwestii jałmużny czy dziesięciny? Jak do tego podchodzić mądrze? No, tu zawsze jest problem po prostu taki, że, znaczy na pewno trzeba się dzielić. To jest absolutnie świetny ten temat, wychodzi w księdze Ageusza. Jak ludzie narzekają, że nie mają pieniędzy, a Pan Bóg im tłumaczy, wiecie czemu nie macie pieniędzy? Bo nie dajecie pieniędzy. Jakbyście się dzielili bogactwem, to byście byli bogaci. Tak jak to mówił jeden ksiądz prałat, mam, bo daję. Tak jakby Pan Bóg widział, że jak wlewam z jednej strony, no, a z drugiej strony się wylewa, to mogę wlewać. Jak wlewam do węża, a on jest zatkany, to po co mam wlewać? Woda się rozleje. Pan Bóg jakby daje pieniądze tylko tym, którzy potrafią się dzielić z innymi. Więc dzielenie się z innymi jest absolutnie podstawowe, nie? Że tak jak woda w jeziorze, ona będzie żywa, świeża, jeśli przyjmuje wodę i przekazuje wodę. Jeżeli tylko przyjmuje wodę, no to będzie martwa, nie? Więc wiadomo, że my mamy się dzielić i w Starym Testamencie na przykład był fajny system 10%. Czyli na przykład mówisz, 10% daję ubogim, a po prostu, a resztę no, przeznaczam na rodzinę, na rozwój, nie? Może być system Zacheusza, który mówi, oto połowę majątku daję ubogim,
Albo może ktoś być powołany do tego, co Jezus mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, tak jak no, papież powołuje jałmużnika, mówi, twoim zadaniem jest rozdawać, bo to jest jego właśnie zadanie, ale ktoś inny w Watykanie, jego zadaniem jest pieniędzy pomnażać. Od tego jest Bank Watykański, od tego mamy Muzea Watykańskie, więc jakby on jest niedoścignionym wzorem w rozdawaniu i super, ale musi być niedościgniony też wzór w zarabianiu. Bo jak nie będzie z tej drugiej strony ludzi, którzy będą zarabiali tak dobrze, jak ci, co rozdają, no to za chwilę się skończy i wszyscy powiemy, no nie ma, nie? I co, pójdziemy wtedy do niewierzących ludzi i powiemy, dajcie nam pieniądze, bo jest potrzebne na jałmużnę? Przecież to byłby mega wstyd na świecie, jakbyśmy zbierali kasę od niewierzących, żeby dać na ubogich. Przecież tak naprawdę to powinno być myślenie bardzo proste. Ty masz talent do pomnażania pieniędzy, więc rób biznes, a potem my z tych pieniędzy, co po prostu zarobisz, to damy komuś, kto ma talent do rozdawania, bo są ludzie, którzy potrzebują. Nie? Są, potrzebują i oczywiście w Dziejach Apostolskich jest taka piękna scena, że sprzedawali majątki i rozdawali każdemu według jego potrzeb. Nie tyle, co chciał, ale według potrzeb. I tu jest jakby cały też problem, że my musimy mieć świadomość tego, że ja mam się dzielić, muszę się dzielić, ale ja muszę wiedzieć, jakie ten człowiek ma potrzeby. Didache jest taki tekst z pierwszego wieku, który mówił, niech się jałmużna spoci w twoim ręku, zanim ją dasz komuś. Ty musisz po prostu dobrze pomyśleć, czy ty znasz tego człowieka, któremu dasz. Czy ty tak naprawdę nie przyczyniasz się do przestępstwa, czy nie przyczyniasz się do tego, że ktoś ma taki po prostu styl pracy, bo mu się nie chce, może cię ktoś nawet wykorzystuje, poznać człowieka. Największym problemem, uważam, naszym jest nawet nie to, że czasem nie dajemy pieniądze ubogim na ulicy, ale największym problemem, że my nie chcemy ich poznać, nie wchodzimy w relacje z nimi, no, nie stajemy się dla nich braćmi. To byłoby po prostu świetne, gdybyśmy tak weszli w taką relację, no powiedzmy szczerze, jak to jest możliwe w małych wioskach, nie? Że w takiej mojej miejscowości rodzinnej, to wiadomo było, że była jedna, dwie, trzy osoby, które bardziej potrzebowały pomocy i wtedy ludzie się dzielili, czy to pieniędzmi, czy po prostu ktoś zabił świnie, ktoś miał po prostu mąki, chleba, więc dzielili się, bo ludzie widzieli, że on jest biedniejszy, że on jest chory, no, że on potrzebuje. Przypominam o tym, że wciąż można zadawać pytania na naszym czacie i takie pytanie właśnie się pojawiło dotyczące jałmużny. Asia pyta, czy uważa ksiądz, że do dziesięciny trzeba dojrzeć, rozwinąć się w wierze i czy jest ona należna i obowiązkowa dla wszystkich? No, powiem tak, że na pewno jest obowiązkowe, żebyśmy się dzielili, a prawda jest taka, że nawet jak się nie podzielimy, to i tak się podzielimy. Każdy odda. Tylko ludzie się dzielą na tych, co oddają przed śmiercią i na tych, co oddają po śmierci. Jak umrzemy, to i tak oddamy wszystko. Naprawdę jeszcze nikt sobie nie zabrał na tamten świat. Więc i tak każdy jest dobroczyńcą, tylko niektórzy wcześniej, niektórzy później. Nie? Więc w Starym Testamencie była to dziesięcina. No inna sprawa, że to była też forma podatku. My dajemy bardzo dużo w podatku. Proszę sobie zwrócić uwagę, że wiele pieniędzy, które uzyskają niepełnosprawni, niewidomi, którzy uzyskają chorzy, wszystkie te zasiłki, które są w szpitalach, to są dzięki czemu? Bo popłacimy naprawdę poważne podatki. No. Wielu ludzi na tym świecie nigdy nie pracowało i nigdy nie będzie pracować, bo całe życie byli schorowani, ale dzięki temu, że mamy system bardzo chrześcijański, bym powiedział, albo bardzo ludzki, to my tym ludziom w jakiś pomagamy. Więc to nie jest tak, że wy, jeśli pracujecie, że wy już nie dajecie pieniądze na ludzi potrzebujących. Dajecie i to wielu ludzi otrzymuje pieniądze, jakby nic w zamian nie dając tak po ludzku, czy w sensie biznesowym. Nie? Ale dla własnego takiego poczucia chrześcijańskiego, ja bym powiedział, i obowiązku, no to zrobiłbym to, co mówi święty Paweł, że radosnego dawcę miłuje Bóg, czyli nie czuj się przymuszonym, ale też nie bądź skąpym. I nigdy święty Paweł jakby nie powiedział, musisz tyle dać, nie? Nie czuj się przymuszonym, ale nie bądź skąpym, czyli to, co mi się podoba w Piśmie Świętym, oprócz tej dziesięciny, że generalnie była zasada, że jeśli chodzi o składanie ofiary, że każdy musiał złożyć ofiarę, natomiast wysokość była dobrowolna. Gdyby rodzice Pana Jezusa, to znaczy Maryja i opiekun Józef, gdyby oni byli bogaci, to powinni złożyć przy ofiarowaniu owce, a złożyli jednak parę synogarlic czy gołębi, dlatego że no, byli biedniejsi, ale dali coś. Nie było takiej kwoty zwolnionej od podatków. Uboga wdowa przecież była strasznie uboga. I my się naprawdę dziwimy, że Pan Jezus nie powiedział do niej, wiesz co, kobieto, weź ten lepton, to jest tak mało, że to i tak nic w skarbonce nie da, albo wiesz co, ty lepiej to powinnaś dostać, a nie brać.
a nie dawać. Tak samo nie powiedział jej Pan Jezus, wiesz co, bogaci wrzucili za ciebie, albo wiesz co, nie wrzucaj do świątyni, do skarbca, bo i tak świątynia zostanie zniszczona za 40 lat. Ale jeszcze ją pochwalił, bo wielkość człowieka polega też na tym, że on potrafi dawać, że bogaty jest też ten, który się potrafi dzielić. Stąd nieraz po prostu ludzie chcą mieć. Ja nie zapomnę, jak moja babcia przez lata nie miała emerytury, a potem jej przyznali, to ona była, no, czuła wartość w sobie, że no, jest kimś, bo mam komuś z czego dać. Więc, a w praktyce, jeszcze kończąc na to pytanie, co polecam, jeśli ktoś nie chce 10%, to może 5%, może 2%. Mówić, Panie Jezu, będę oddawał 1% z mojego dochodu. Czyli załóżmy, jeśli zarabiasz 2000, to będę oddawał 20 zł. Jeśli chcesz, żebym dawał więcej, to proszę cię o podwyżkę. No, można ustalić jakiś taki, ale jak wygrasz w Totka milion, no to oddaj wtedy ile? 10 tysięcy. Zabawa zaczyna się przy dużych liczbach dopiero, prawda? Tak, no mamy taki przykład z Irlandii, nie pamiętam gościa, który powiedział, że jak Pan Bóg mu po prostu, jak mu Pan Bóg pobłogosławi, to połowę majątku oddaje. No, miał chyba z 200 dolarów, to było z 40 parę lat temu, no i parę lat temu właśnie czytałem, jak gościu mówił, ile tam milionów dolarów przekazuje na ubogich, no bo mówi, chce się związać z kontraktu z Panem Bogiem. No właśnie, bo rozmowa o dziesięcinie, to dopiero później, jak to przeliczyć na te 4 tace w miesiącu, to dopiero można się zorientować, co za banknot wchodzi w rachubę, bo zwykle to miedziaki rzucamy. Czy nie? No dobrze, niewygodne pytanie. No, to, no, każdy mówi za siebie. No, ja z jednej parafii tak, znam panią. W jednej parafii była pani, która już jeszcze 20 lat temu na każdą mszę świętą w niedzielę dawała 200 zł na składkę, także proboszcz nawet żartował, mówił, wiesz co, podejdź do pani, weź od niej pieniądze, jak ci się chce, to przejść po reszcie kościoła, jak nie, to możesz się wrócić do zakrystii. Krótką przerwę zrobimy na reklamę małą i ogłoszenie. My poruszamy oczywiście te bardzo ważne tematy dotyczące pieniądza tutaj. Nie wszystko jesteśmy w stanie wyczerpać. Jeśli ktoś chciałby więcej, to zachęcamy. Książka Bogaty Katolik, dostępna u nas na stronie www.rtck.pl. Zapraszamy serdecznie. Zaraz w komentarzach pojawi się pewnie link do tego. Dla wszystkich, którzy jeszcze przez najbliższe kilka dni tą książkę u nas kupią, specjalny prezent, a mianowicie Szkoła Zarządcy, świetny workbook, zestaw ćwiczeń, które pomogą uporządkować kwestie finansów. Natomiast jeszcze dzisiaj dla tych 50 osób, które zdecydują się na zakup książki, mamy bardzo ciekawy prezent, a mianowicie konferencję księdza Wojciecha Węgrzyniaka Miliard osłon dziennie. Konferencja, o której ksiądz Wojciech powiedział, że gdyby zostało mu kilka godzin życia, to właśnie tą konferencję by wygłosił. Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. To historia też jest bardzo ciekawa. Ja pierwszy raz nagrałem z RTCK płytę o pieniądzach. No ale potem mówię, wiecie co, no fajnie, abyśmy nagrali o Ewangelii, o tym, co jest dla mnie najcenniejsze i zgodzili się na bardzo fajną taką konferencję, no i potem nagranie tej konferencji takich najważniejszych, bodajże 10 fragmentów z Ewangelii, które absolutnie uważam, że top całej Ewangelii i też top, bym powiedział, przekonania mojego życia, że gdyby mi zostało 2 godziny w życiu, to właśnie bym powiedział to, co w tej konferencji. Nie odwołuję, chociaż to już było parę lat temu. A miliard odsłon to była fajna sprawa, bo nie wiem, czy wiecie, że Despacito po prostu pobiło klikalność i chwalili się, że mają kilka miliardów odsłon na rok. A ja mówię, no bez przesady, my mamy miliard odsłon dziennie. Czego miliard odsłon dziennie? No Pisma Świętego. Ponad miliard chrześcijan na świecie codziennie mówi Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A to jest nic innego, tylko Pismo Święte. Niektórzy je odmawiają 2 razy dziennie, niektórzy nawet 10 razy mówią Ojcze nasz. Czyli proszę sobie wyobrazić, 15 miliardów odsłon dziennie cała kula ziemska wydobywa z siebie Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz. To jest słowo, które jest z Ewangelii. Także z całym szacunkiem do Despacito nie pobiją. Proszę się, pojawia się tutaj w komentarzach pytanie już parę razy, czy podamy patrona osób zamożnych? Nawet pojawiła się odpowiedź, więc można by taki quiz naszemu autorowi zadać, czy ksiądz Wojciech zna patrona osób zamożnych? Oj, nie znam, pana, ciekawy. No sam usłyszę się z ciekawości. Nie? To ja podpowiem, to dobry człowiek był. Dobry, czy tak, czyli homo bonus.
No brawo, brawo. Dokładnie, potem święty homobonus, włoski kupiec zmarły w 1197 roku. Kochani, chyba czas na jakiegoś nowego z XXI wieku. Jacku, czy mamy jeszcze... Fajnie, gdyby był jakiś taki biznesmen, albo bogaty człowiek, albo taki, co po prostu... Fajnie, gdyby był takim, no... Gdyby został świętym, nie? Byłby dobry przykład. Ludzie by powiedzieli, warto, o popatrzcie się, tak jak tamten świetnie założył zakon, tamten super na przykład chodził po górach, tamten po prostu zajmował się ekstramisją, ten trendowatymi, a ten super się zajmował pieniędzmi. Nie dość, żeby się super zajmował, to jeszcze był świętym. Może taki challenge dla niektórych, co się zajmują pieniędzmi, że chce być bogaty i święty katolik. No właśnie, bo to chyba na razie się nam żyjącym nie mieści w głowie. Jak tu zbić pieniądze, jeszcze świętość zachować? A to się da, to się da, to się, to da. Się da. No bo jak bez pieniędzy ewangelizować na dużą skalę, nie? To z małymi pieniędzmi można to biedny. Proszę Państwa, Afryka, cała kwestia nawet choćby Afryki, czy wschodniego kościoła, czy nawet my, jak my byliśmy dosyć biedni jeszcze w czasach PRL-u, naprawdę bez pomocy finansowej, co my byśmy w Afryce zrobili? Przecież oczywiście głosimy Jezusa, ale ta miłość jest bardzo konkretna, ona się przejawia też w szpitalach, przejawia się po prostu w pomocy medycznej, przejawia się w tym, że budujemy szkoły, przejawia się w tym, że wysyłamy ludzi, którzy są nauczycielami, to jest konkret, Bez pieniędzy tego nie zrobi. Przecież każdy z nas też je, też śpi, potrzebuje jakichś warunków do życia, więc to jest także konkret w takim znaczeniu. W takim. Dziękujemy. Jacku, czy mamy jeszcze pytania od naszych widzów? Mam przed sobą pytanie Adriana. Zastanawiam się, to jeszcze Adriana, chyba pytanie z samego początku księdza wypowiedzi, gdy mówiliśmy o rozwoju. Adrian pisze, zastanawiam się, czy człowiek nie rozwinął się zbytnio. Zaczyna tak eksploatować ziemię, że zaczyna jej brakować. I czy czasem rzeczywiście nie skończy się tak, że przez zbytni rozwój dojdzie do samozagłady? Mocne, nie wiem. Chociaż wykładam księgi prorockie już 10 lat, to nie jestem w stanie przewidzieć, czy w jaką stronę pójdziemy, chociaż to byłoby ciekawe, gdyby się okazało, że najpóźniej pojawiliśmy się na planecie ze wszystkich zwierząt i bylibyśmy tymi, co planetę rozsadzą, nie? Byłoby to bardzo nieładne, gość, który przychodzi ostatni na wesele i puszcza wesele z dymem, nie? Więc to pod tym względem hamuwa, totalna hamuwa. Więc tak naprawdę powinniśmy uszanować tych, co byli przed nami, chociaż niektórzy wymarli jak dinozaury. Na pewno można przegiąć w pędzie za bogactwem, można. Tak samo jak w pędzie za władzą, jak można się uzależnić od seksu. Tak, wiadomo, że można przegiąć w tym znaczeniu, że można za dużo pracować, można za dużo eksploatować, można za dużo po prostu jakby położyć nacisk na to, żeby po prostu mieć pieniądze, więc to prawda, nie? Ale tu wydaje mi się, że mamy też w sobie taki potencjał rozwoju. Jeżeli będziemy się troszeczkę nawzajem też wspierać, żeby nie powiedzieć kontrolować, to może to też pójść w dobrym kierunku, nie? Bo to pomoże potem rozwiązać również problemy, które są na naszej ziemi, czy problemy innych ludzi. Jacku? Widzę, że jest jeszcze jedno pytanie. Natalia. Z jednej strony Bóg powołuje nas do pomnażania, z drugiej tak ważne, by zachować wolność od tego, co osiągnęliśmy. Czy może nam ksiądz dać jakieś wskazówki, jak znaleźć w tym równowagę w codziennym życiu? Ciężko, powiem szczerze, ciężko w takim sensie, że to jest takie, jak mówi Hiob, bojowaniem jest żywot człowieka, czyli takim mocowaniem się, że my ciągle musimy się mocować, tak jak przy alkoholu, nie? Że z jednej strony musisz starać się po prostu, żeby się nie uzależnić, a z drugiej strony jak chcesz pić, to też musisz trochę wypić, nie? Więc na pewno kilka takich wskazówek jest, to znaczy tu polecam, posyłam do książki, bo tam jest kilka takich jakby konkretnych wskazówek, na co zwracać uwagę, nie? Że na przykład nigdy nie mogę sprzedać Boga za cenę pieniądza, czyli nie mogę być tak, że łamię przykazanie Boże albo po prostu rezygnuję, nie wiem, z niedzielnej mszy świętej albo, nie wiem, robię coś nieuczciwie dlatego, że chcę mieć pieniądze, nie. Druga sprawa, nie mogę też sprzedawać człowieka za pieniądze, czyli nie może być tak, że za to, że ja mam tych więcej pieniędzy, to ktoś przeze mnie cierpi, nie, że komuś zrobiłem krzywdę.
No też tak nie może być. Też nie może być tak, że ja po prostu staram się o pieniądze, ale na przykład widzę, że tracę inne wartości. Straciłem przyjaciół, nie mam kontaktu z własnymi dziećmi, z własną matką, no bo po pieniądze. Że czasem może w życiu trzeba odpuścić i powiedzieć, ja się nie nadaję do prowadzenia firmy. Ja mogę być pracownikiem, ale jak ja prowadzę firmę, to ja po prostu no, nic nie myślę o życiu, tylko haruwa. Może to nie jest moje powołanie. Może ja nie mam talentu do pomnażania pieniędzy, muszę to zostawić komuś innemu. Więc w tym sensie tu trzeba robić taki ciągle rachunek sumienia, czy nie tracę wiary, czy nie tracę miłości, czy nie tracę przyjaciół, czy mam czas na hobby, jakby tu tego pilnować, bo o ile czasami trzeba więcej popracować, tak jak na studiach, nie? Przychodzi taka sesja, no i może trzeba zaryć parę nocy, no bo się wcześniej nie uczyło i to jest zrozumiałe, przychodzi taki moment w biznesie, że trzeba tydzień czy dwa tygodnie popracować więcej, ale jeśli widzimy już w perspektywie kilku miesięcy czy lat, że to jest taki, że ja coś tracę przez to takie człowieczeństwo, wolność, no to wtedy trzeba przystopować. Bardzo ważne ogłoszenie. Mówiliśmy o tym, że do książek, które dzisiaj będziecie chcieli zakupić, można dostać w prezencie od nas płytę Miliard Odsłon Dziennie. Jest jedna rzecz. Dla pierwszych 50 osób, które tego zakupu dokonają, trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Przy składaniu zamówienia wpisać w komentarzu czy w uwagach do zamówienia bonus, i ta płyta trafi do was na pewno. Płyta Miliard Odsłon Dziennie. Mamy 50 płyt do książek Bogaty Katolik. Jeśli ktoś chciałby tę książkę i płytę jednocześnie, plus Szkołę Zarządcy, więc na bogato dzisiaj można powiedzieć, aż 3 pozycje, zapraszamy na rtck.pl. Tam w sklepie można wybrać zamówienie. W komentarzu powinien być link i tylko w miejscu, gdzie wpisuje się uwagi, tam wpisać bonus i taki bonus do was poleci. Jacek, czy ty uprzedzałeś księdza, że poza rozmową jeszcze wciągniesz go w handel? Mogło nam to umknąć. Czy mamy jeszcze jakieś pytania w komentarzach? Bo regulaminowy czas pozostało 7 minut i 6 sekund do naszej godzinki. Patrzę, na panie reżyserze rozmowy. To wszystko przeze mnie, bo ja szybko mówię. Gdybym trochę wolniej mówił, to by nam brakło czasu. Więc bardzo przepraszam. Księże, ale tak mówiłem. To ja bym jeszcze od siebie, bo skoro padło w zajawce góral kapłan biblista urodzony na Podhalu, czy kończąc moglibyśmy liczyć jeszcze na jakiś żarcik? Może być o pieniądzach. Czy lepiej nie? Dwa mi się przypomina, jeden o owcach, drugi o pieniądzach, nie? Jak pyta się, Ceper pyta się Bacy, ile tam owiec zymy jest na hali? A on mówi, 724. A skąd wy to tak wiecie? Mówi, przecież to bardzo proste. Liczę nogi, a potem dzielę na 4. To jest stary dowcip. A z pieniędzmi, no to pamiętacie, pod ścianą płaczu, bo 3 lata studiowałem w Jerozolimie, więc no, o Żydach też się dużo mówi, opowiada różnych kawałów. No i pod ścianą płaczu po prostu Żyd się modli, głośno krzyczy, mówię, Boże, daj mi $100, daj mi $100, po prostu daj mi $100, bo ja muszę mieć te $100. W pewnym momencie podchodzi do niego drugi Żyd, daje mu $100, mówi, masz te $100 i siedź cicho, bo nie o takie sumy my się tutaj modlimy. Także nie zawracać głowy Panu Bogu groszami. Nie zawracać Panu Bogu groszami, dobrze rozwiązać. Nie, to bo uboga wdowa się obrazi i powie, jeszcze mi się przyśni w nocy, także nie. Zwracam, to był taki niby żarcik, każdy grosz jest ważny. Każdy grosz jest ważny, ale nie zawracać Panu Bogu w głowy groszami, jeśli powołuje nas do wielkich kwot. No oczywiście, jeśli ktoś oczywiście, nas, oczywiście. Powołuje do wielkich kwot, to się po prostu za nie brać, a nie... Jezus mówi, idźcie na cały świat, a nie mówi, wiesz co, może byście Betsaidę nawrócili. Nie, panowie, idźcie na cały świat, głoście wszelkiemu stworzeniu. To jest rozmach, to jest po prostu, jest rozmach. Może jest tu ktoś między nami, kto będzie szefem międzynarodowej firmy, kto będzie miał miliardy pod sobą. To jest powołanie również katolika. Tylko sobie zadać pytanie, czy masz do tego talent, nie? Bo wiecie co, nie ma nic gorszego, jak się alkoholika wsadzi do sklepu monopolowego albo po prostu jakiegoś afona, jak się wsadzi do opery, no to wtedy jest masakra, więc to tak naprawdę jak masz talent, czujesz sobie talent do pomnażenia pieniędzy, to idź za nim, ale jak widzisz, że cię niszczy ten talent albo innych, to się wycofaj. Naprawdę są też kameduli. Ty
Tym bardziej, że jak to tutaj, ja nawet sobie znalazłem Adriana, napisał podejmuje challenge'ik, czyli rozumiem, on napisał to mniej więcej w tym momencie, kiedy mówiliśmy, że czekamy w końcu na świętego XXI wieku, który przy pieniądzach umrze, żebyśmy mogli pokazać, że da się w bogactwie również osiągnąć świętość. Czekamy, kibicujemy. Adrian to jest super sprawa, bo ja nie wiem, czy jest święty Adrian, to przy okazji byłoby nowe imię, bo tak na przykład taka Jadwiga, nie dość, że była śląska, to jeszcze królowa, tak jakby już jedna była patronka, nie? A tak jest konkret, jest fajne imię, nie wiem, czy jest święty Adrian. No a no, tak. Nie wiem, czy tam idzie alfabetycznie, bo jeszcze by się na początku gdzieś załapał, skoro A. No nie? Tak, nie? Załapał się. Pierwsze jest Kyrielejson, to nie on, to nie. Księże, czy jakąś myśl na koniec możemy taką na wykończenie naszej rozmowy, zanim się pożegnamy. No, przypominam to zdanie z listu do Hebrajczyków, chyba się nie pomyliłem. Mając odzienie, żywność, dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Jest też taki właśnie tekst w Piśmie Świętym, że starając się pomnażać, czy starając się o ten świat, jakby umiemy się cieszyć z tego, co mamy. Mając odzienie, żywność, dach nad głową. Przez 47 lat zawsze miałem się w co ubrać, zawsze miałem co zjeść i zawsze miałem dach nad głową, żeby się też umieć cieszyć z tego. Jak się człowiek umie cieszyć z tego, co ma, to też łatwiej wtedy pomnażać, łatwiej zarządzać, łatwiej myśleć o pieniądzach, żeby nie być malkontentami, bo jesteśmy naprawdę szczęściarzami też z punktu widzenia historii, że jesteśmy w takim czasie Polski, na takim szerokości geograficznej i na takim miejscu ziemi, że mamy te trzy rzeczy, które są wystarczające, żeby z optymizmem popatrzeć na przyszłość. Jest za co dziękować Panu Bogu. Jest za co. Póki co my bardzo dziękujemy księże Wojciechu. Jacku, czy chciałbyś bardzo jeszcze... Dziękuję. Bo ja się bardzo tu ostro żegnam, a Ciebie do głosu nie wołam. Jacku, jestem Ci bardzo wdzięczny za poprowadzenie tego spotkania. Księże bardzo Wojciechu, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, może na żywo, a może w online. Bardzo dziękujemy Kasi, która zadbała o Was w komentarzach. Kasia, uważaj. Tak, to tak. Ona. Mieliśmy jej nie pokazywać, ale włączamy na pomachanie. Serdecznie Wam, kochani, dziękujemy za przybycie do internetu. Serdecznie Was pozdrawiamy. A czy możemy księdza poprosić o błogosławieństwo na koniec i na dobre spanie? Oczywiście, oczywiście. Jeszcze powiem o Kasi, że ona odgrywa rolę boską. Bo jak Pan Bóg, to znaczy nie było jej widać, ale swoje robiła. Teraz widzę. Po prostu to jest tak, że najbardziej boska była po prostu w tym programie Kasia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie księży godzinki swojego czasu. Niech Pan Bóg błogosławi i do zobaczenia w net. W net. Cześć Boże. Z Panem Cześć Bożym. Boże.